Witam wszystkich, z tej strony Quadron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Brothers in Arms Road to Hill 30. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, nie powiem, szło mi dość ciężko, dość opornie, dość niemrawo. Nie wiem, czy gra po raz pierwszy pokazała takie swoje trudniejsze oblicze, czy też przez kilka moich niefortunnych taktycznych decyzji szło tak opieszale. Grunt, że misję udało się wykonać, co prawda zszedł nam na to cały odcinek o zgrozo, ale grunt, że się udało i tyle. No i niestety w poprzednim odcinku zginął nasz ziomek czołgista, który tak bardzo, że tak powiem, skrzętnie i tak bardzo dobrze nas wspierał tutaj swoim pancernym pojazdem. No niestety zginął, tak bywa na wojnie, tak więc cóż, moi drodzy, będziemy tutaj kontynuować oczywiście naszą przygodę na francuskiej ziemi, tak więc żeby nie przedłużać, po prostu lećmy z tematem. Przez godzinę opierałem głowę o hełm i udawałem, że śpię. Większość nocy spędziłem zastanawiając się, co powiem matce George'a, kiedy znowu ją zobaczę. Zginął jak bohater, zginął dla towarzysza. Ale już go nie ma i nigdy go więcej nie zobaczę. Nigdy więcej nie zobaczę już George'a. Dzień trzeci. Hej, Baker! Przykro mi z powodu twojego przyjaciela! Okej, okay, czyli tutaj wszyscy nam współczują. No niestety nasz ziomek George zginął. No i tutaj też Baker, przepraszam, sierżant Baker ma rozkminy. Co powie jego matce, tak, kiedy ją spotka. No i taka smutna dygresja i smutna rozkminka, że nigdy więcej nie zobaczy swojego przyjaciela. To jest naprawdę przykre. Hej, Baker! Mac chce z tobą gadać. To chyba coś ważnego. No dobra, czyli lecimy do Maca. Co za cholerne gówno. Na wojnie wszyscy w nie wpadamy. Dokładnie, no aż przykro patrzeć. No ale oberwał Stewart, czołg Stewart oberwał z Panzerfausta lub Panzerschrecka. No i biorąc pod uwagę, że to czołg lekki, inaczej to się nie mogło skończyć. Ale dobrze, moi drodzy, no wojna trwa nadal, więc lećmy do Maca i zobaczymy, czy da nam wytyczne, właśnie no, na pewno da nam wytyczne, tylko jakie to będą wytyczne. Wzdłuż tej drogi jest farma. Karabin maszynowy rozwala stamtąd każdego, kto przechodzi. Baker, po raz pierwszy zostawiam ci dwie grupy. To cholernie dużo ludzi. Podczas walki uważaj na swoje flanki. Zachodź od tyłu Szwabów i wal do nich ile wlezie. Pamiętaj, Baker, zwiąż ogniem jednej grupy, oflankuj drugą. Ruszaj! Teraz masz pod rozkazami zarówno grupę szturmową, jak i grupę wsparcia. Pamiętaj, drużyna wsparcia idealnie nadaje się do przyciskania wroga ogniem. Drużyna szturmowa wyposażona w karabiny, pistolety maszynowe i granaty świetnie nadaje się do flankowania pozycji przeciwnika. Każdej z tych drużyn możesz używać do ostrzeliwania bądź atakowania wroga, ale używane właściwie grupy do właściwych celów podniesie efektywność bojową twojej drużyny. Naciśnij numer 6, aby wybrać, której grupie chcesz wydać rozkaz. Dobrze, moi drodzy, no na pewno będziemy się to myrdać. Wiadomo, w ferworze walki będą różne wiksy. W każdym razie mamy po raz pierwszy dwie grupy pod swoimi rozkazami. Tak więc jest tu duża ilość ludzi, oczywiście no 6 osób, ale no jest kim tutaj, że tak powiem, dowodzić. No i też duża odpowiedzialność. Okej, spójrzmy na to tak, że tak powiem, w inny sposób. Oczy drogę do San Commando Mount. Okej, okay. Tego ranka 506 przeprowadzi atak artyleryjski z morza na Stancom. Dziesiątki żołnierzy niemieckich będą się przemieszczać na południe od miasta. Nie brzmi to dobrze. Okej, okay, czyli tak. Ziomeczki jednej grupy i drugiej tu. Szybciutko, bo tutaj nam niemiaszki wyskoczyli. I tu trzeba się będzie przykampić. Chłopaki, dajcie mi ogień na tę wesołą grupkę. Aha, czyli wy tutaj nie ogarniecie. No to trudno, to my to sobie obejdziemy boczkiem. Jeżeli tak. Tylko, że tu z boczku będzie ktoś lub coś.
No, oczywiście w długą. Chłopaki, nie ma co jeszcze pać. Spokojnie. Jedna ekipa pod murek, druga ekipa pod murek. Dawaj, dawaj, dawaj. I tutaj mi chłopaki dawać ognia na tych artystów. Przyciśniemy ich ogniem. Ja ich tutaj oflankuję i powinno być spoci. Znowu biedna krówka z flaczkami na wierzchu, no trudno. Ja tutaj się w narożniczku przy kampie. I będę miał wolne pole teraz do popisu. Tylko tam ich jest znowu od groma. Dobra. W ogóle granatę mógł przegrzmać, czyli chłopaki dajcie tam ognia. Dwie grupy, jak będą strzelać, to na pewno będą mocno przyciśnięci. Dobra. Wątpię, żeby się teraz Helmuty próbowali odgryźć, chyba że tamci. Tamtego za winkla mi pasowało mi tutaj ściągnąć. Tylko żeby on mnie nie trafił, będzie bieda. No. Uciekł, to nic. Oberwałem, niech to. Niepotrzebnie tak mocno oberwałem. No ja też sobie tutaj nie poradzę. Przeładujmy grę. Przeładujmy karabin. A ja im tutaj dam troszkę zasłony. Dobra. Na chyba jednego ściągnąłem, niechcący. Gdzie wy tu? Gdzie wy tu bezpośrednio pod przeciwnika? Co wy robicie, chłopaki? Ja wam kazałem przejść gdzie indziej. Tamtemu dać czadu. Tak, 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 tamtego zmuchnąć. No, dobra, chyba spadł z rowerka. Tam następni. Cisnąć im tam, chłopaki, cisnąć. Dobra. Bo oni dość, widzę, celnie strzelają. A wracając, moi drodzy, do operacji w Normandii. Tak jak mówiłem, ogromny wysiłek logistyczny. Ogromna tutaj, wiecie, ogromny wysiłek przede wszystkim wywiadu, tak? No bo zmylić Abwehrę, zmylić wywiad niemiecki, to też nie było takie, wiecie, w kij dmuchał. No, tutaj też z tej pozycji nic nie poradzę. Dobrze się chłopaki ustawili. Okej, okay, a jak ja tu podejdę pod te krzaczki? Mogę tu podejść pod te krzaczki. Więc chłopaki, za mną jak najbardziej tu. I tutaj zaraz ich przyciśniemy. To brzmi jak dobry plan. Oni tu widzę jadą ostro. Tak, 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 tak. Ja sobie stanę tutaj. Chłopaki, dajcie im tam ostrego czadu, abyście mogli zrobić tą przyjemność. A co się będę szczypał normalnie granatem i tyle. No ale to kiepsko chyba rzuciłem. Chociaż... rozkleksiłem go. Okej. Okay. Normalnie, szkoda konika, Helmuta nie. No ten już na pewno fajki nie odpali, bo nie ma rączki. O matko, co tu się... O masakra. On został nożem pchnięty? Na to wychodzi, naprawdę go zaszlachtowali jak zwierzę? Nie mam w ogóle słów, masakra, to je tak samo zginął na drzewie, nie wiadomo jak. Bez broni? Bez broni. Czy ma coś w ręku? Nie. Ale ten tutaj to... Dobra, nie patrzę na takie rzeczy. A tam dalej... Ohohoho, nie, 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 nie. Tu trzeba się będzie przedzierać krzaczkami chyba. I... moment. Moment, moment, moment. Zwróćmy tutaj się na naszego Bakera i... przemanewrujmy to troszeczkę. Tu są krzaczki, w które będzie można pitnąć w te krzoki. Jak się pitnie w krzoczki, to będzie dobra. To będzie git. Chłopaki, przyjdźcie mi tutaj jak najszybciej, bo tam też jest jakieś, widzę, strzelina. Dobrze się gra zapisała. No tutaj też pewnie będzie... Jezusie, jakieś naloty. I to chyba nie nasi. Mhm. No i się skończyło rumakowanie. Jedna grupa tu, druga tu. A ja troszeczkę przycisnę ogniem, chociaż przez chwilę. Dobra, dawać im tam, chłopaki. Dawać im tam. Ja może jakoś tutaj obejdę, czy jest tutaj druga ekipa? Nie, jest druga ekipa. Tak więc wy, chłopaki, nie. Wy przejdźcie tu. I teraz dać ognia na tamtych. Tylko, że oni nie chcą tędy przejść.
jest biednie. A jedną grupę muszę tutaj podesłać. Bo ja sam sobie tutaj nie poradzę. Więc jak nie ma mowy, proszę tutaj do mnie przyjść. Bo sąd polowy. Dobra, chwilę przycisnę. I chłopaki, teraz tak. Ogień, 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 ogień. Może tu ich oflankuję, może się uda. Bo tu mamy raczej tak, tu mamy wolną przestrzeń. A tutaj są Helmuty delikatnie przyciśnięci już. Jedną grupę bym prosił za mną. Oj, niebezpiecznie. Dawaj, dawaj, żeby mi tu nikt nie zginął. Siema, siema, ale wam tu teraz zrobiłem, nie? Dobra, na razie źle nie jest. Czybym miał tam dorzucić? Może dorzucę? Sprawdzimy. Niestety nie. Ale to ja chyba teraz stoję twarzą w twarz z przeciwnikiem. No na pewno. Czekajcie. Zróbmy taką perspektywę. Jak oni tu wobec mnie stoją? Aha. Oni tutaj są, a ja tutaj nie mogę ich oflankować z tej strony, bo mają mnie na celowniku. To nie, z tej strony podejść nie podejdę. Muszę go zajść z boku właśnie, chłopaki. Ale skąd? Skąd ten strzał padł? Chłopaki, wszyscy tutaj do mnie. Przydacie mi się. Tam jest następna ekipa. Ale tutaj nie, nie. Ci nie mają tutaj pola ostrzału. Więc easy. Nie bójcie się karabinu. Oj, nie, 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 nie. Tutaj też ciężko będzie go flankować. Bo tam jest drugi. Tam jest drugi. Oj, teraz się władowałem niepotrzebnie. Troszkę się władowałem, nie? Ale może tutaj im damy czadu. A, bo nasi to już ich wyczyścili. Tam jest Helmut. Widzę go. Ja go nie zmuchnę z tej odległości. W życiu. Proszę mi nie rozkazywać. Chłopaki, jak najszybciej tu. Tutaj, tutaj pod krzaczki. Albo i nie. Nie, 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 nie. Tu trzeba się będzie przebić. Z tej strony drogi. Na 100%. Bo tam sobie nie poradzę. A możecie go przycisnąć tam? Dalibyście sobie radę na tamtego skrywać ogień? Coś tam dają, ale no... Dobra, gierka się zapisała. Jest ok. No ale tam ich jest od groma. A ja tutaj sam wszystkiego nie wyczyszczę. Nie dam sobie rady, z pewnością nie. O Matulu, jest ich tutaj zbyt wielu. Ale, o, chociaż jednego zmuchnąłem. Ale w pojedynkę tu nic nie ugram, nie? Bo takie strzelanie na ślepo. Znaczy, widzę, że dwóch chyba wyczyściłem. Więc chłopaki, jedna grupa tu. Ja dam troszeczkę dam ognia. Może go troszkę uciszymy. Nie, nic nie dało, nic nie dało to. Średnio. Tu trzeba się będzie przebić. I nie ma opcji, że nie. Z takiej odległości też raczej nikomu krzywdy nie zrobię. Ale popróbować można. Dobra chłopaki, teraz dajcie tam ognia. Dajcie ognia tam. Są przyciśnięci. Bo się boję tamtego artysty z tego okna, nie? Więc tutaj sobie przycumpnę. Delikatnie. Oczywiście kończy mi się amunicja, no bo wiadomo, musi się kończyć. Nie trafiłem, znaczy nie przeżył. Chciałbym, nie trafiłem gościa. Chciałbym was już mieć wyczyszczonych, tak szczerze, chłopaki. No ale celuję, celuję, no i tak z tym celowaniem średnio. Spokojnie, na razie źle nie jest. Ja go w końcu trafię. Nawet nie wiem, czy już nie trafiłem. Dobra, dwóch zdjętych. G.
Kity z majonez. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu są przyciśnięci. Oni raczej mi nie wylezą. No trzeba będzie się obejść, ale z której strony byłoby dobrze ich oflankować? Tu jest Helmut. Chyba trafimy go w nabiał. Nawet już nie trzeba trafiać w nabiał, bo zjechał normalnie jak dywan z trzepaka. Ale nie jest źle, moi drodzy, w tej misji. Jakoś mi idzie, tylko się boję, żeby nie zapeszyć. No, pięknie. No nie wiem, czy przerwanie ognia to dobre rozwiązanie. Dobrze idzie, chłopaki, oby tak dalej. Mam sokoli wzrok. Broń przyczółka. O kurczę, to muszę teraz broń przyczółka na to chwileczkę. Oni kontratakują. Chłopaki, wracajcie tutaj do mnie czym prędzej, bo ja zginę tutaj, normalnie zginę. Albo i nie, nasi tu czyszczą dobrze rejon. Nasi są dobrzy, tu widzę, chłopaki. Tam są przeciwnicy. Ze wszystkich stron, chłopaki, ostrzeliwujcie się według własnej woli, bo ja tu nie ogarnę wszystkiego. Gdzieś granat. Desola oberwał. Wiem, że oberwał, ale nic nie zrobię. Helmut, weź zgin, dzięki. Wiem, że jest ich więcej. Ale skąd oni kontratakują tak ostro? Tam, stamtąd. Dawaj ci tam ognia i koniec. Pięknie się złożył. Drugi się złożył. Trzeci się złożył. Który tam jeszcze taki mądry? No samym lepiej tego nie ujął. No pięknie poszła ta misja. Znaczy nie aż tak super cudownie, ale nie źle. Ciągle żyjesz? Miło wiedzieć. Saint-Condimont jest na końcu tej drogi. Teraz spokojnie posiedzimy tutaj przez kilka godzin. Sprawdzić wyposażenie. Upewnić się, że macie wystarczająco dużo amunicji. I Baker, zjedz coś. Wyglądasz jak upiór. Okej, moi drodzy, rozdział zaliczony, dostaję medal brązowa gwiazda. Nie spodziewałem się, że to pójdzie jak sprawnie, ale boję się, że może być to taka, wiecie, przysłowiowa cisza przed burzą. Ale widzicie, no, dowodzenie dwoma oddziałami piechoty. Jak tak gierka na to tłumaczy, jak dowodzić jest spoko, ale w tym ferworze walki, w tym całym rozgardiaszu czasami po prostu można się pogubić. Tym niemniej, moi drodzy, żeby nie przedłużać, żeby nie tracić czasu, po prostu kontynuujmy grę. Pamiętam, jak w liceum myślałem, że George to cała rodzina, której potrzebuję. Miałem 8 lat, gdy moi rodzice się rozwiedli. Ojciec spakował się do samochodu i walnął jakąś durną mowę o obowiązku, honorze i ojczyźnie. O tym, że pomimo iż nie chciał odejść, to musiał. Cóż... Mam 8 lat i mój ojciec właśnie odjeżdża z mojego życia. Myślę sobie, jesteś moim tatą. Czemu do cholery nie macie przy mnie? Obowiązek. Patrzę na tych chłopaków i myślę o nich jako o mojej rodzinie, o moich braciach. Są jedyną rodziną, która mi została. Mówię tylko, że logistycznie Superman rozwaliłby Batmana bez żadnego problemu. Twierdzisz, że Bat-A-Rang to zabawka dla frajerów? Z takimi nazwami jak Bat-A-Rang nie trudno się domyślić, że Batman to frajer. Superman nie ma nawet fajnej tożsamości. Nakłada tylko okulary i zachowuje się jak palan. Więc to cud, że go nie lubisz, Leggett. Tak się składa, że lubię superbohaterów, którzy mają mózg. Leggett? On może topić rzeczy swoimi oczami. Swoimi oczami! Przestańcie! Tu i tak jest wystarczająco dużo gówna, żeby napełnić im basen. Czemu miałbyś wypełniać? Nawet nie próbuj. Dobra, cudowni chłopcy. Musimy ruszać. Słuchaj, Baker. To miasto musi być czyste. Jutro dociera tutaj cała 101 i chcemy się upewnić, że wszystko jest ciepłe, miłe i spokojne, gdy się tu pojawią. Dobra, Baker. Do roboty. Wszyscy padnij! Baker, wróg! Ruszaj! Okej, moi drodzy, nie ma co jeszcze szczypać, bo tutaj gierka od razu atakuje mocno.
Ale ich rozkminy tutaj chłopaków, nie? Na temat kto jest lepszy, Batman czy Superman, no to jest w ogóle czyste złoto. Dobra, ciśniemy z nimi od razu, bo widzę, że niemiaszki tutaj nie przebierają w środkach. I w końcu któryś spadnie z rowerka, bo są przyciśnięci. I w końcu trafię, nie ma opcji, że nie. Właśnie, ciebie namierzyłem i ciebie trafiłem, super. Dobra, im mniej niemiaszków, tym lepiej. Szybko, szybko, żebym nie zginął, bo ta decyzja może być brzemienna w skutkach. Dobrze, że się udało jakoś przejść. Tak, tak, wystawiajcie główki, bardzo by było fajnie. No, no, no. Ten jakie w ogóle pszczajki robi, co za koleś, nie? Mogę prosić? Tak to nie trafi nikogo. Ale tamtego może... O, taki się zrobił wywijas. Spoko, spoko, ten zaraz padnie. Bo jest bez osłony. Jakiego w ogóle walną pajacyka, nie? Co za koleś. Drugi spadł z rowerka. Chłopaki, ogień z dwóch oddziałów na tego jednego. I tutaj sobie go obejdę z drugiej strony, bo się boję, że mi puści salwę tak nagle z czaszki i się złożę. A jaki ogólnie jest nasz cel? Saint-Condimont. Miasto jest chronione przez niemiecką piechotę i artylerię i czołgi. Artylerię, przepraszam. Przebij się przez podwórka i zdobądź centrum. O matko. Czy naprawdę niemiaszki nie mogą chociaż raz tak po prostu odpuścić? Byłoby gites, ale oczywiście... Oj, przepraszam, bym ci strzelił w plecki. Dobra. Wiem, wiem, ale ten jeden jeszcze mi tutaj przeszkadza. Boję się, że nagle jakiś moździerz może mnie trafić. Albo któregoś z moich. I to by było po prostu tragiczne. Siema. Jakim cudem ty, żeś tyle przeżył, to ja nawet nie wiem. No ale to pewnie nie koniec niespodzianek. Chłopaki, przemieśćcie mi się tutaj jak najszybciej. Bo się boję, że mi zginiecie. Szybko, szybko, szybko. Nie przeładowuj. Dzięki. Nie wiem kto to zrobił, ale jest dobry. Przepraszam, chyba swojego strzeliłem. Dzięki chłopaki. Jedni tu. No właśnie. Dobra, oni z tej strony bakropią, więc wszyscy chodźcie tu. I dawać mi tam ognia. Dobra, nasi tam widzę ładnie grzeją. Przejdę tutaj z tej strony. Jak to dwóch mogło mi zginąć? No nie wierzę. Oj, będzie mi teraz ciężko tutaj to... No i muszę wczytać gierkę, bo mi wszyscy poginęli. To jest czasami właśnie kwaśne w tym tytule, że... granatnik gdzieś po prostu nam nawywija i mamy Meksyk, tak? Okej. Jeszcze raz. Bez sensu totalnie. Dobra, tak się podzielcie. Ja ich tutaj oflankuję. A ja potem będę musiał podejść jak najbliżej pozycji niemieckich. Bo wiadomo, że moździerze będą celować w nas. A nie w swoich tutaj, nie w przymierzeńców, czyli nie w Niemców, tak? Bo wiadomo, że są to niemieckie moździerze, a w swoich oni nie będą bili, czyli im bliżej będziemy Niemców, tym będzie po prostu bezpieczniejsi, tak paradoksalnie. Czekajcie, zmienię sobie na tego, na Thompsona i czystkę robię normalnie. Wszyscy? Dobra. Teraz tak, stańcie chłopaki. Stańcie tu, bo wiem, że tu się zaraz pojawią niemiaszki. Dobra, easy, easy, easy. Dobra. I teraz chłopaki jak najszybciej. I teraz tak, cała ekipa tutaj. Lecimy, lecimy, bo zaraz ktoś zginie. A tutaj chyba już moździerze nie biją. Dalej, dalej, bo zaraz ktoś zginie. Dawaj, 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 naginać, naginać chłopaki. Zagęszczamy ruchy. Dobra, z tej pozycji jesteśmy w miarę bezpieczni. A, tam jest ten, maszynowy. A my go raczej ogniem nie przyciśniemy. Tędy też XD nie przejdę. No to nieźle. Chłopaki, robimy taki myk. Nie, 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 nie.
Jeszcze raz muszę wczytać, no bo skisnę. Ja tam muszę bezpośrednio naginać na maszynowy. Ale to są mędy. Oj, zgrzaliście mnie teraz. No czujecie to? Można nie popełnić żadnego błędu, a i tak przegrać. To się nazywa życie. Znaczy ja nie mówię, że nie popełnię żadnego błędu, ale to było kwaśne ze strony gry. No ale widzicie, było na początku odcinka spoko, teraz się robi Meksyk znowu. Ale tu już mamy oblukane, obcykane. Dobra, Helmuty, pojedynczo. Jeden. Drugi. Dzięki. Jeszcze tylko wy dwaj i do widzenia. Oni aby mnie nie widzieli. Dobra. Ech, co ja teraz mogę zrobić? No znowu ryzykujemy. Okej, oni oskryptowani oczywiście wyleźli. Dzięki. I teraz tak. Chłopaki, lecimy tam. Mam nadzieję, że w te baloty nie będą tutaj po prostu naginać Niemcy, bo będzie kiepsko. I musimy jak najszybciej tutaj przejść jak najdalej. Tutaj moje jednostki muszę przemieścić na tę flankę, bo bez tego będzie bieda. Bez tego sobie nie poradzę. Biegną nasi, biegną dosyć sprawnie. Dobra, teraz tak. Jedni tu, drudzy tu. Tutaj chłopaki, tu. Trudno oberwać, to oberwaj, przeżyjesz. A ja sobie zajdę tu. Dawać ogień na. A wydajcie ogień tu. Dobra. I to się może wreszcie udać. No teraz musi przeładować naprawdę, ale się zestresowałem normalnie, koniec świata. No. Pięknie. Okej, czyli dynamika była potrzebna, większa po prostu. Nie widzę już żadnych skopów. Mam sokoli wzrok. Dobra. Nie ma się po co chować. Tu nic ciekawego nie macie. Nie ma nikt z was MP40. Niestety nie. Chłopaki. Tutaj. A ja lecę dalej, bo to pewnie nie koniec przykrych przygód. No oczywiście, jak się gra zapisała, to na pewno będzie Meksyk. No, jak nie jak tak. Chłopaki, od razu ogień. Ogień tam. Może go przysnajperzymy. I się udało za pierwszym strzałem. Albo i nie udało się, ale są przyciśnięci. Tędy ich nie oflankuje. Więc skitram się za autko i pomyślimy. Tutaj też nie da rady. Oj, tutaj jest ich zbyt wielu. A nie ma żadnego granatu. Spoko, jestem na glebie już. Easy. No ale gdzie mam ich obejść? Chyba, że za tamtą ciężarówką. Tutaj jest przejście. Bo moi drodzy, gra jest skonstruowana w ten sposób, żeby zawsze była jakaś droga wyjścia. Okej. I teraz cicho. Cyk. Cyk. Nie pyknie tak. Wystawił beret, ale go nie trafiłem w beret. No, wreszcie. No przerobimy co możemy. Tam jest ich na górze. No i dziękuję, dobranoc. Tak, tak, wyście poszli we wieczny szlafen. Ktoś tu jeszcze jest. Na pewno na górze jest jeden. Ognia. Dwie grupy nie dają mu ogień. On się tam na pewno skleksi po prostu. On już nie będzie taki cwany. Oczywiście brak amunicji, no bo to jest standard. Znaczy brak. Musi być przeładowanie. Dziękuję. Nie widzę już ich więcej. Nie marnować amunicji. Dobra. Normalnie, te teksty są super. Okej, początki były trudne, a teraz już troszkę się ustabilizowało. Wszyscy są w miarę dobrej. Tak, w miarę dobrej formie. Cieszy mnie to.
Już się wystraszenie, to są niemiaszki. Jasnych wind. Nie mamy zbyt dużo czasu, Baker. Legate dowiedział się od panów z góry, że na nasz teren jedzie czołg. Ich punkt zaopatrzeniowy jest dokładnie po drugiej stronie tego budynku, więc weź stamtąd wszystko, co możesz, żeby powstrzymać ten czołg przed wjazdem do miasta. W okolicy wciąż coś się dzieje, więc my zostaniemy tutaj i będziemy chronić twoją dupę. Jazda! Jazda! Okej. Okay. Czyli naszym celem, moi drodzy, teraz jest zniszczenie czołgu. Ogień, chłopaki, ogień, ogień. Strzelać źle wejdzie. Możecie zacząć strzelać, czy nie bardzo? Dzięki. Dobra, dobra, damy sobie radę, tylko spokojnie. Nie wiem, czy ja ich oflankuję z tej strony. Być może się uda. Nawet na pewno się uda. Tylko, żebym nie zginął w jakiś teraz głupi sposób. No właśnie. Nara. Teraz ty, nara. Zmienimy sobie giwerę na bardziej precyzyjną. Przepraszam. No, jakbyście mogli, chłopaki. No, 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 no. Jeden oberwał. Oni są już ładnie przyciśnięci. Oni już stracili w ogóle widzę wolę walki. Dobra, przeładujmy giwerę. Spokojnie, wszystko przed nami. Oj. Dobra. Takie, wiecie, tryb na zająca, nie jak zając kapusty. Hyc, 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 hyc. Pięknie. Okej, moi drodzy. Na szczęście gierka się zapisała, bo długo nie było checkpointu. Więc zróbmy tak, tutaj sobie zróbmy wyjście do menu głównego, bo nie wiem, czy czasami tutaj czołg nie wejdzie na parkiet. Tak więc cóż, no już nie mówiąc nic o tych problemach na początku tej misji, ogólnie w dzisiejszym odcinku szło wszystko sprawnie, być może komentarz był troszkę bardziej chaotyczny, bo wiecie, coraz więcej się dzieje. Tym niemniej idzie wszystko w porządku, z tym, że w następnym odcinku będzie grubo, ponieważ będziemy musieli powstrzymać czołg w jakiś sposób. A nie widziałem, żeby ktoś z nas miał jakąś broń przeciwpancerną, więc może być ciężko. Tak więc cóż, moi drodzy, żeby nie przedłużać, jak dalej będą toczyły się losy sierżanta Bakera i jego ludzi i czy w następnym odcinku uda nam się powstrzymać czołg i koniec końców przejść bez większych problemów tę misję, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Brothers in Arms Road to Hill 30. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!